dobry, Jacek Pożycki, gość OX.pl. Dzisiaj naszym gościem jest Fabian Błaszkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie będę mówić szczęść Boże, bo to już było. Nie, to już było. To już było. To już było dawno temu. Nasz gość właśnie dawno temu był księdzem. Księdzem w Kościele Rzymskokatolickim, zgadza się? To prawda. Ja podejrzewam, że wstąpił Pan do tego stanu duchownego tylko dlatego, że to były lata popeerelowskie, czy peerelowskie jeszcze, i Kościół jawił się jako instytucja, która może coś zdziałać, tak? Albo warto wstąpić do Kościoła, bo był to początek odnowy naszego państwa. Czy to jest zbyt szumnie, zbyt koturnowo? Jak to było? Dlaczego był Pan w Kościele katolickim? Ja w trochę innym kontekście ustawił, bo jako młody człowiek, wychowany w 70-tych latach w rodzinie tradycyjnej katolickiej, bardzo wcześnie odszedłem od Kościoła katolickiego. Pod koniec 80-tych lat jako nastolatek zacząłem grać muzykę metalową, zajmować się okultyzmem, tego typu rzeczami i stwierdziłem, że Kościół rzymskokatolicki w tym wszystkim zupełnie do niczego nie pasuje. Zresztą Kościół rzymskokatolicki też tak stwierdził, że takie rzeczy i tacy ludzie im nie pasują. I słusznie, okej. Okay. Wiedz, że coś się dzieje. Tak. Natomiast później spotkałem chrześcijan, którzy mi świadczyli, nie katolików, którzy mi świadczyli o zmartwychwstałym Jezusie, i bo mamy mało czasu, najprościej, najkrócej rzecz ujmując, miałem bardzo mocne takie właśnie duchowe doświadczenie, nie religijne, tylko duchowe, spotkania z tym zmartwychwstałym Jezusem. I to było powodem? I teraz to było... To było moim powodem powrotu do, bo tak mi się wydawało, że powinienem jako chrześcijanin, uznałem, że jestem chrześcijaninem, teraz mogę być świadomie. I w tamtym czasie, nie dlatego, że Kościół rzymskokatolicki się czymś tam jawił, w sensie politycznym, tylko dlatego, że nie sądziłem, że w ogóle są jakieś inne poważne kościoły, to dlatego w drugim kroku uznałem, że jako chrześcijanin powinienem być w kościele, no a kościół jest tylko rzymskokatolicki, to tam poszedłem. Oczywiście, że ja wiedziałem, że są tam jacyś protestanci i tak dalej, ale to dla mnie, dla człowieka spod Krakowa, to były jakieś tam historie śmiechu warte, tak? To trzeba było coś poważnie zrobić. Zwłaszcza, że ja chciałem się naprawdę bardzo poważnie zaangażować, no to wtedy to dla mnie oznaczało, jeżeli celem ma być poważne zaangażowanie w takim kraju jak Polska, to trzeba być księdzem. Mhm. I jak długo był Pan poważnie zaangażowany w takim kraju jak Polska? Jako ksiądz? No potem się okazało, że jak się zaangażowałem, wstąpiłem do jezuitów, to nie do końca byłem poważnie zaangażowany w Polsce, tylko też w innych krajach, bo dwa lata spędziłem w Irlandii, prawie dwa lata we Włoszech. Ale ogólnie rzecz ujmując, jako jezuita wstąpiłem do zakonu w 93 roku, po bodaj 18 latach wystąpiłem. Po 18 latach osiągnął Pan pełną pełnoletność w Kościele katolickim i wystąpił Pan. Dlaczego Pan wystąpił? Przyczyn tego jest wiele, ale podstawowa, myślę, była taka, że ja przez tych 18 lat wiodłem podwójne życie. Co to znaczy? Podwójne ale życie. Ale nie w takim sensie, że święte i grzeszne, tylko z jednej strony życie... Grzeszne i grzeszne. Życie... no właśnie nie. Święte i grzeszne, ale nie tak, jakby się to tradycyjnie rozumiało, tak? Mianowicie jedno to było życie zakonnika, kleryka, potem księdza, religijne, bo jak się jest księdzem w Kościele katolickim, to tam są sakramenty, msze, obrzędy, nabożeństwa, to wszystkie, to cały ten sztafasz. A z drugiej strony miałem cały czas w sobie to, o czym mówiłem, to doświadczenie pierwotne, spotkania z żyjącym, zmartwychwstałym Chrystusem, które nie miało w ogóle związku żadnego z tymi wszystkimi religijnymi rzeczami. I chociaż później wielokrotnie i inni mi mówili, ja sobie wmawiałem i innym też, że to się wszystko ze sobą wiąże, że te wszystkie religijne rzeczy to jest wyższy wyraz tych osobistych doświadczeń. Prawda jest taka, że przez tych 18 lat cokolwiek się realnie w moim życiu działo i duchowym i cokolwiek było postępem, działo się na prywatnej modlitwie albo na modlitwie poza sakramentalnej, poza obrzędowej, na takiej swobodnej. Czyli ta nie była już potrzebna, tak można by to uprościć. Być może, że gdyby nie to, że ja do jezuitów wstąpiłem, to być może, że ta historia by potrwała krócej, tylko że będąc
jezuitą, tam się księdzem nie zostaje po 5 czy 6 latach, tylko po 10, 12 i dłużej. Ja byłem wyświęcony na księdza dopiero po 11 latach od wstąpienia, po tam różnych próbach, studiach, filozofii, teologii itd. Ja już przed tymi święceniami miałem wiele pytań, ale cały czas odpowiedź brzmiała: zaczekaj, aż będziesz wyświęcony, zobaczysz, jaka to jest moc, jaka towarzyszy temu, że jesteś księdzem, i wtedy wszystko się wyjaśni. To stąd to było 11 lat, a potem tych ostatnich 7 lat to była już, powiedziałbym, równia pochyła, bo chociaż się rzuciłem, jeszcze pierwszy rok to były dalej studia, z których zrezygnowałem, powiedziałem nie, chcę zobaczyć tę moc. I potem to była równia pochyła. Pracowałem bardzo intensywnie z młodzieżą trudną, różnymi ludźmi, ale widziałem, że cokolwiek z nimi dobrego się dzieje, to się dzieje przez normalne świadectwo, które im daje, modlitwę i tak dalej, do których nie potrzebuje być księdzem. I oni rzeczywiście, nawet jak przyjmują, to nawracają się sami i tak dalej, to później, no właśnie, widziałem, że oni przeżywają to samo, co ja, mianowicie na pytanie, to co dalej, moja odpowiedź brzmiała, no to trzeba iść do kościoła, tam jest msza, spowiedź, te wszystkie rzeczy. W ramach tego konstruktu religijnego tylko słabli. I wręcz gubili to doświadczenie duchowe, które początkowo ich tam zaprowadziło. Więc dla mnie to było takie, to było trudne, no bo ja przez lata się angażując, publicznie opowiadając i tak dalej, dla mnie było trudno przyznać, że trzeba oddzielić duchowość, trzeba oddzielić kwestię istnienia Boga, realności zmartwychwstania Chrystusa od religii, kompletnie. Czyli oddzielił pan religię od tego prywatnego doświadczenia duchowego, tak? Nie tylko prywatnego, bo ono też było wspólnotowe, tylko tyle, że ta wspólnota nie musiała mieć charakteru religijnego. Wręcz im mniej go miała, tym było lepiej. Jakie reakcje spotkały pana po wystąpieniu? Dwojakie, bo w momencie, bo jedna rzecz to była bardziej dla... Niektórzy odetchnęli z ulgą być może? Całkiem możliwe, tak, całkiem możliwe, że, bo ja już jako ksiądz często o tym mówiłem, tak, że o tym konflikcie, że religia, która twierdzi, że jest tak mocno duchowa, jest tak naprawdę w ogóle nie duchowa, potrzebujemy innego rodzaju nawrócenia, powrotu do Słowa Bożego. I rzeczywiście wielu może nie tyle odetchnęło, co powiedziało, a nie mówiłem, no chłop od początku gadał jakieś dziwne rzeczy, ksiądz powinien być księdzem, a nie lgnąć do Pisma Świętego, nie. Ale pierwsze, bo to były dwie fale. Pierwsza to był fakt odejścia Fabiana Błaszkiewicza jako księdza ze stanu, z zakonu, ze stanu kapłańskiego, nazwijmy to w cudzysłowie. A później, bo rzeczywiście to nie od razu się stało, to było moje takie jawne, otwarte odejście od kościoła rzymskokatolickiego i od religii rzymskokatolickiej. To spotkało się trochę z krytycznymi komentarzami, myślę. No to była następna fala, tak? Bo co interesujące, to myślę, że jest charakterystyczne dla Polski. W momencie, kiedy ja po prostu odszedłem z zakonu i przestałem być księdzem, to dla wielu ludzi było, nie bardzo nawet wiedzieli czemu, ale większość osób to było taka, pewnie się znalazł dziewczynę i tyle. I co interesujące, miałem cały czas bardzo duże poparcie, bo ludzie mówili, ważne, że fajnie tam coś gadałeś, to było w porządku, a każdy jest tylko człowiekiem. Nie było aż tak dużego potępienia wśród wielu katolików. To było na zasadzie, że no, ksiądz jest tylko... Ważne, że heteroseksualny, ważne, że normalny facet, to było coś w tym stylu, tak? Natomiast później stwierdzenie, że dobrze, ale to za tym się kryje coś więcej. Religia rzymskokatolicka, muszę przyznać, że jest według mnie fałszywa. Zawsze byłem chrześcijaninem i mówię oficjalnie, że jeżeli chcę nim zostać dalej i to rozwijać, to muszę przestać tu w ogóle być. Jak powiedziałem, że się ochrzciłem w wodzie, to wtedy wielu z tych ludzi, którzy stwierdzili, dobra, ksiądz, nie ksiądz, ważne, żebyś wyznawał tą religię, co my tu, wiele osób powiedziało, nie. Ochrzcił się pan w Ustroniu, przepraszam, że przerywam. Tak, ale tak. To tak w nawiązaniu do tego, co pan powiedział. Tak. I widzimy się dzisiaj w Cieszynie. Widzimy się w Cieszynie. Na spotkaniu. Tak. Na czym będzie polegało to spotkanie, bo jesteśmy przed spotkaniem. Przede wszystkim to muszę jedną rzecz powiedzieć. Dla mnie to jest radość ogromna. No, co prawda, chrzciliśmy się w Ustroniu 3 lata temu, prawie dokładnie 3 lata temu. To był 30 stycznia 2016 roku. Ale zaraz po tym chrzcie przyjechaliśmy tutaj do Cieszyna, żeby tutaj z jednym z kościołów, który nawiasem mówiąc dzisiaj nas zaprosił. A jaki to kościół? Naszych przyjaciół, kościół K2,
które ma taki, powiedzmy, może bardziej domowy charakter, ale nie jest to ściśle stricte, nie wiem, czy tak prowadzący ten kościół, czy nazwaliby go kościołem domowym, więc kościół K2 z Cieszyna. Dużo ludzi wchodzi na K2, ale niektórzy wchodzą do K2. Jest, tak, jest K2 gdzieś tam i jest też K2 w Cieszynie. Tak. Tam jest K2. Właśnie, K2 w Cieszynie, to będzie tytuł tego. K2 wywiadu. Ze skautu jest K2 duchowe. I tutaj jest ta radość, tak? Znaczy 3 lata temu po chrzcie w Ustroniu. Tak, no dla nas, w sensie dla mojej żony i dla mnie to było bardzo ważne doświadczenie. I cieszę się, że tutaj wracamy, zwłaszcza, że dzisiejsze spotkanie, jego tematem jest przebudzenie biblijne, duchowe, chrześcijańskie w Polsce. I myślę, że to jest nie tylko z tego powodu, że myśmy tu mieli swoje osobiste doświadczenie, ale ze względu na charakter tego regionu, który takich przebudzeń o biblijnym charakterze wiele widział, tak? Gdzie chrześcijan biblijnie wierzących jest więcej. Nie znam dokładnie liczby, ale przypuszczam, że więcej niż w jakimkolwiek innym regionie w Polsce. Jeżeli Państwa zainteresowało to, co tutaj mówi Pan Fabian, to odsyłamy do filmów na YouTube Tajemny Plan. Tak? Pod tym tytułem można znaleźć Pana tak, naukę, że tak to nazwę. Tajemny Plan, tak się nazywa tak. Kanał na YouTubie, który prowadzimy. Tak. Nie będę mówił, że zobaczyłem wszystko, bo tego trochę jest. O, tam jest kilkaset godzin, tak. Ponad 200 godzin. Natomiast widzę, że bardzo dokładnie sięga Pan do Biblii, do Pisma Świętego, tak? Nie odczytuje tego Pan jakoś bardzo, bardzo symbolicznie i metaforycznie. Wręcz przeciwnie, często dosłowność jest po prostu tym, co jest ważne i co jest wartościowe. Chcę zapytać na przykład o kwestię ubóstwa Jezusa Chrystusa, bo wiem, że kwestionuje Pan trochę, podważa Pan tę sprawę. Że Jezus Chrystus był biednym i sukces materialny, no to nie jest to, do czego powinniśmy dążyć. Czy ja to źle zrozumiałem? To proszę mnie poprawić. Ja jeszcze jako ksiądz katolicki w tych katolickich koncepcjach biednego Jezuska, samoponiżania się i tak dalej, ja tam mówiłem, że biblijny Jezus wygląda jednak nieco inaczej. To nie jest ktoś, komu czegoś brakuje, coś taki materialny, kto nie domaga, on był bardzo pokorny, oddany sprawie, ale to nie był ktoś, kto dawał po sobie chodzić. Tak? Aż do kluczowych oczywiście momentów, kiedy wypełniając swoje misje, oczywiście, że poszedł na krzyż w posłuszeństwie woli Ojca, ale to nie był ktoś, kto by pozwolił sobą pomiatać, dopiero pozwolił na takie ostateczne pomiatanie sobą aż do śmierci, w momencie, kiedy wiedział, że to jest ten czas, ale kiedy pełnił swoją misję i wiedział, że to jeszcze nie jest jego godzina, nie pozwolił się zabić, mimo że wielokrotnie na jego życie nastawano. A te sprawy materialne? No właśnie, i teraz inna rzecz to była też taka, że Jezus... Bo to na tyle trzeba było w kościele rzymskokatolickim to odkręcać, że niektórzy później uznali, że jakąś zacząłem uprawiać Ewangelię sukcesu. Absolutnie. Akwizytor wiary, tak Pan też jest nazwany. No tak, to przez ludzi, którzy tego nie zrozumieli. Bo nie tylko chodziło o to, że ludzie, którzy pełnią wolę Bożą, nie chodzi o to, że dowodem na błogosławieństwo Boże jest, że wszystko mają w swoim życiu. Najlepsze samochody, wspaniałe domy i tak dalej. To jest Ewangelia sukcesu. Natomiast, ja tak nie twierdzę, natomiast uważam, że ci, którzy pełnią wolę Bożą, tym niczego nie brakuje. I w tej kwestii Słowo Boże jest jasne. Drugi list do Koryntian, chociażby 9 rozdział, mówi wyraźnie, że jeżeli my żyjemy hojnie, sami wiele mając dzięki woli Bożej, dając też innym, dzieląc się nieustannie, będąc gotowymi, żeby i z biednymi, i z braćmi, i z siostrami w wierze się dzielić wszystkim, co mamy, żeby być gościnnymi, to Bóg nam zapewnia dostateczne błogosławieństwo, żeby nie biedować. Tak? Ale jeszcze raz mówię, to było w kontekście takiego polskiego, rzymskokatolickiego biedowychwalania. Że w kościele rzymskokatolickim, oczywiście teraz to się też pozmieniało w niektórych
kręgach, w niektórych nurtach myślowych, ale wciąż pokutuje takie przekonanie, że jednak dobry katolik to jest ktoś taki, na kogo spadnie krzyż jakiegoś nieszczęścia, tak? Jak nie choroby swojej, to choroby dzieci, jakiegoś wypadku, ale jak wszyscy zdrowi, no to chociaż... Im więcej chwiobowych wieści, tym lepiej. No, jak wszyscy zdrowi, to niech chociaż biedny będzie. Nie? I wtedy, żeby miał mu, co Bóg w niebie wynagradzać. Tymczasem to nie jest tak. Te dobra, których my oczekujemy w przyszłości, nie są zależne od tych nieszczęść, jakie spadają na nas teraz. Absolutnie nie. Znaczy, to niezależnie od tego, jak dobrze by się nam miało w tym życiu żyć materialnie, to i tak my się będziemy musieli ścierać z duchem tego świata. Słowo Boże mówi wyraźnie, że przez wiele przeciwności trzeba nam przejść do Królestwa Bożego. Ale niezależnie od tego, jak dobrze by było nam w tym życiu, to i tak to, co nadchodzi, w zupełnie nieporównany sposób przewyższa cokolwiek, co sobie możemy wyobrazić. To z Pisma Świętego pochodzi to sławne sformułowanie: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani umysł najtęższych filozofów nie wymyślił, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Proszę, optymistycznie. Dobrze, zapytam, skoro jesteśmy przy pieniądzach. Pan teraz... A dalej jesteśmy przy pieniądzach. Jeszcze chwilę. Pan teraz, rozumiem, ma firmę, tak? Tak. I dzięki temu Pan żyje, tak? Tak. Dobrze. To zostawmy to, bo to jest taka wypowiedź krótka. Czyli... No tak, bo nie z tego powodu tu przyjechaliśmy. No oczywiście, że tak. Nie będziemy rozmawiać o pieniądzach, tym bardziej, że dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. I zapytam jeszcze na zakończenie o... Kiedyś czytałem, że powiedział Pan o staniu się przywódcą swojego życia lub coś w tym tonie. To znaczy, żeby wziąć za swoje życie odpowiedzialność, być takim protagonistą, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, by Pan mógł wytłumaczyć, bo tak sobie powiem, że to będzie zakończenie tego wywiadu, tak, bo to jest ważne. Tak, to znaczy, dla mnie i to znaczy, dla wielu osób też. Bo tu myślę, że to trzeba wyjaśnić. Nie tyle stać się przywódcą swojego życia, co raczej protagonistą w swoim życiu. A więc wziąć pełną odpowiedzialność za swoje życie, uznać, że ja mam wpływ na to, co się dzieje w moim życiu, a nie tylko reagować na to, co ma wpływ na mnie. I teraz, bo to będzie dosyć taki zaskakujący dla niektórych twist, bo niektórzy mówią, no czyli zostać przywódcą w swoim życiu, ale żeby móc mieć siłę do tego i odpowiednią dozę autonomii, wolności, trzeba najpierw zrezygnować z pseudoprzywództwa w swoim życiu przez uznanie, że jedynym przywódcą jest Jezus. Czyli przez taki rodzaj nawrócenia, w którym my uznajemy, że Jezus jest Panem, przestajemy wreszcie mieć innych panów w swoim życiu. Zachcianki, pożądliwości, władzę i tak dalej. Możemy żyć w zgodzie z nimi, ale nadal przez uznanie Jego za przywódcę swojego życia, za zasiadającego na tronie mojego serca, jak niektórzy chrześcijanie ewangeliczni i słusznie mówią, przez to mogę odzyskać władzę do tego, żeby być autonomicznym w swoim życiu, pełniąc Jego wolę, bo niektórzy mówią, ale to jest nadal, to nie Ty jesteś przywódcą. Jezus jest takim przywódcą, który w odróżnieniu od wszystkich innych nie zniewala, ale uwalnia do tego, żeby zacząć wreszcie być w swoim życiu kreatywnym, mocnym, decydującym. I motywuje nas do tego, żebyśmy wzięli odpowiedzialność za swoje życie. Absolutnie tak. Jeżeli ktoś mówi, że jest wyznawcą Jezusa, jest ślamazarą niedołężną, nie wie, co ma ze sobą zrobić i tak dalej, to może ma jakiś religijny pogląd w związku z Jezusem, ale no nie reprezentuje sobą tej wolności, którą powinien mu dać żywy, zmartwychwstały Chrystus. Dobrze, to będzie dobra puenta. Bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Naszym gościem był Pan Fabian Błaszkiewicz. Zaszczycony.